Cześć, moi drodzy. Dzisiaj będę mówić o wielkiej damie polskiej muzyki, która nie znosi tego, kiedy nazywa się ją gwiazdą. Ma na swoim koncie kilkanaście płyt, a także wiele hitów, które nuciła cała Polska i bardzo często nuci do dziś. Sprzedała ponad milion egzemplarzy swoich albumów, co dzisiaj dla niejednego bardzo popularnego artysty byłoby nie lada wyczynem, ale to jest oczywiście związane z rozwojem dystrybucji cyfrowej. Dziś opowiem Wam więc o życiu Haliny Kunickiej, o jej karierze, ale także o wielkiej miłości z Lucjanem Kydryńskim, dla której oboje porzucili swoje dotychczasowe życia. Prawdziwa, wielka miłość wygrała. Byli razem już przez całe swoje życie. Zdradzę Wam więc też, bo na pewno jesteście ciekawi, jaki był ich przepis na długie, wspólne, szczęśliwe życie. Sama jestem zainteresowana, także nie przeciągam dłużej tego wstępu i zapraszam Was serdecznie do oglądania, a także subskrybowania, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami mojego kanału, a tematy tutaj poruszane Was interesują. Zapraszam! Halina Kunicka urodziła się 18 lutego 1938 roku we Lwowie, ale z rodzicami mieszkała w miejscowości Oszcza. Jest córką Wacława, który był oficerem Korpusu Ochrony Pogranicza, a także Zofii. I oczywiście, jak się domyślacie, jej dzieciństwo było bardzo szczęśliwe aż do momentu wybuchu wojny. Wtedy to rodzina podjęła dość niefortunną decyzję. Wraz z mamą zdecydowały bowiem, że spędzą ten czas u ciotki we Lwowie. Uciekałyśmy przez gęste lasy. Gdy w końcu do niej dotarłyśmy, ktoś doniósł do NKWD, że mama jest żoną oficera. Któregoś wieczoru po nią przyszli. Wrzucili ją do ciężarówki i chcieli wywieźć na Sybir. W drodze radziecki żołnierz zlitował się nad nią, wypchnął z samochodu i krzyknął: uciekaj! Kilka dni później byłyśmy już w drodze do Warszawy. Pani Halina niestety swojego ojca nie pamiętała, ponieważ kiedy ostatni raz go widziała, była bardzo malutką dziewczynką. Jako oficer Korpusu Ochrony Pogranicza poszedł na wojnę i z niej nie wrócił, wspominała w książce Świat nie jest taki zły. W Warszawie zatrzymały się u przyjaciółki rodziny. Niestety w tamtych czasach oczywiście też bardzo popularną chorobą była gruźlica i okazało się, że również mama pani Haliny, Zofia, choruje na tę chorobę. Nawet sobie nie wyobrażam, przed jak tragicznym wyborem musiała stanąć pani Zofia. Bała się bowiem o swoje dziecko, sama nie wiedziała, czy przeżyje. Dlatego nie chcąc zarazić córki, musiała oddać ją na kilka tygodni do przytułku. Bała się, że i ja się zarażę. Tak było bezpieczniej, tłumaczyła artystka. Na szczęście była na tyle mała, że pobytu w przytułku prawie nie pamięta. Wiem tylko, że spędzałam tam kilka tygodni, że większość czasu przepłakałam. W końcu przyjechała po mnie ciocia i zabrała mnie do swojego domu. I na szczęście tam znów mogła spotkać się z mamą. Przez wiele lat tułałyśmy się po ludziach. Mieszkałyśmy w cudzych domach. A to w Grójcu, a to w miejscowości Rad, w której poszłam do szkoły. Po wojnie, kiedy mama ponownie wyszła za mąż, wreszcie zapuściłyśmy korzenie. Zamieszkałyśmy w Warszawie. Mój ojczym był wspaniałym człowiekiem. Mówiłam do niego tato. I wspominała, że był osobą bardzo poukładaną, punktualną, wymagającą, ale naprawdę kochającą. Choć nie do końca zawsze się dogadywali, bo pani Halina raczej nie była tak punktualna i poukładana, jak ojczym by sobie tego życzył. W dzieciństwie natomiast nie marzyła o muzyce i jeszcze długo później nie. Miała za to inne marzenia, takie bardziej dziecięce. Na Mokotowie, gdzie mieszkałam, był sklep papierniczy. Często do niego zaglądałam, a tam plastelina, zeszyty, kolorowe papierki. Bardzo pragnęłam je mieć, ale nie było mnie na nie stać. Marzyłam, że jak będę starsza, to zostanę właścicielką takiego sklepu. Ale kiedy skończyła 16 lat i zdała maturę, nie była do końca przekonana, co ze sobą zrobić. Wiadomo, to jest bardzo trudne, że w wieku, w którym dokładnie nie wiesz jeszcze nawet, kim jesteś, każą ci podejmować decyzję, czym będziesz się zajmować przez resztę życia. Pani Halina skorzystała więc z podpowiedzi swojego ojczyma, który był dla niej autorytetem i postanowił, że dobrze będzie, jeżeli jego pasierbica pójdzie w jego ślady. Sunął mi pomysł, żebym poszła w jego ślady i została adwokatem. Ale jak się pewnie domyślacie, dla przyszłej artystki studia prawnicze okazały się być strasznie nudne. Mimo to uczyłam się pilnie, zdawałam egzaminy, przechodziłam dzielnie z roku na rok. Planowałam nawet, że zostanę sędzią dla nieletnich. Los jednak, jak wiecie, chciał inaczej. I pani Halina gdzieś po drodze zboczyła na tę artystyczną drogę. Oczywiście wiedziała, że jest muzykalna, uwielbiała śpiewać, ale szczerze mówiąc nigdy nie przeszło jej przez myśl, że robi to jakoś fajnie, a przynajmniej lepiej niż inni. A w tę stronę z kolei pchnęła ją nieco mama, która kiedy dziewczyna była na studiach, podpowiedziała jej, że jest konkurs dla młodych talentów i może powinna spróbować.
U nas w domu zawsze się dużo śpiewało, nigdy nie sądziłam, że wychodzi mi to jakoś pięknie. Zdziwiłam się więc, że w konkursie przechodziłam z etapu na etap, mówiła artystka. Potem zaczęła występować, zaraz Wam powiem o tym więcej, i te występy przynosiły jej oczywiście adoratorów. Jednym z nich był 22-letni inżynier Stanisław, syn wychowawczyni ze szkoły. Kiedy zaprosił ją na randkę, zgodziła się z nim pójść na spacer, on jej się bardzo podobał, a z każdym spotkaniem sympatia między nimi rosła. Nigdy też nie zawodził, więc szybko zdobył pani Haliny zaufanie, a później przyszła przyjaźń, no i oczywiście miłość. Był kulturalnym, miłym, opiekuńczym chłopcem. Zachwyciłam się nim. To była moja pierwsza prawdziwa miłość, mówiła piosenkarka po latach, dodając, że było jej w małżeństwie ze Stanisławem bardzo dobrze. I faktycznie pan Stanisław sprawdził się jako mąż bardzo dobrze, bo gdy zmarł ojczym, pani Haliny zajął się nią i jej mamą. Mężczyzna był oczarowany kobietą, kiedy występowała w kabarecie Pineska, do którego trafiła, gdy na przeglądach wypatrzyli ją twórcy kabaretu i zaprosili do współpracy. Jej występy z kabaretem Pineska cieszyły się w Warszawie dużą popularnością. No i pewnego dnia również Stanisław wpadł w sidła, jak śliwka w kompot właściwie, oglądając występ pani Haliny. Małżeństwo układało się bardzo dobrze. Byłam bardzo zakochana w Stasiu. Kiedy jeździłam po Polsce z występami, cały czas marzyłam, żeby tylko wrócić do Warszawy. Chciałam jak najszybciej go zobaczyć, wspominała Kunicka. Ale co tu zrobić, bo kabaret przyniósł pierwszą miłość, tę prawdziwą i wielką, ale również tę drugą. Mam wrażenie, że jeszcze prawdziwszą i jeszcze większą, bo nieco bardziej dojrzałą. Ponieważ podczas jednego z występów kabaretu Pineska wśród publiczności zasiadł Lucjan Kydryński, znany, popularny już wtedy dziennikarz radiowy. Jego głos znali właściwie wszyscy. Jeszcze wtedy nie tak wiele osób wiedziało, jak wygląda. Był początek lat 60., a pan Lucjan dowiedział się, że będzie podczas występu parodiowany, dlatego przyszedł zobaczyć, co o nim powiedzą. I tam zobaczył panią Halinę w słynnej warszawskiej kawiarni Nowy Świat. Pani Halina również wtedy go zobaczyła, no i oczywiście zrobiło na niej wrażenie to, że Lucjan Kydryński przyszedł ją zobaczyć, ale jak sama przyznaje, choć był przystojnym mężczyzną o południowym w typie urody, to jednak nie od razu rzucił ją na kolana. Ale na pewno było to dla niej stresujące, ponieważ pani Halina wtedy dopiero zaczynała się piąć po szczeblach kariery, a tutaj spotykała kogoś, kto już na tej drabince był bardzo wysoko. Ale jak to często bywa, od słowa do słowa spotykali się od czasu do czasu i stawali się sobie coraz bliżsi. Początkowo w ogóle nie mieli w planie tego, żeby się ze sobą związać. Byli w szczęśliwych związkach, ale w pewnym momencie przez te rozmowy, przez długi czas spędzony ze sobą, obydwoje już zaczynali zdawać sobie sprawę z tego, że te spotkania nie są jedynie przyjacielskie i że zaczyna ich łączyć coś więcej niż jedynie sympatia, wzajemne zainteresowanie. Uczucie rozkwitło na dobre 7 lat po pineskowym spotkaniu. Ale chcąc czegoś więcej, każde z nich musiało coś w swoim życiu poświęcić, zamknąć sprawy. Obydwoje byli w związkach małżeńskich. Nie przypuszczałam, że ten człowiek będzie przez długie lata osobą mi najbliższą i że będą to najwspanialsze i najpiękniejsze lata mojego życia, mówiła pani Halina. I wspominała również, że ten moment, kiedy zorientowała się, że czeka ją w życiu rewolucja, nastąpił podczas jednej z podróży. To był pociąg. Przegadaliśmy w korytarzu do Bielska Białej prawie całą noc. Wzajemnie uznaliśmy, że jesteśmy sobie bardzo bliscy. Potem spotkaliśmy się częściej, dzwoniliśmy do siebie. Oboje wiedzieliśmy już, że nie jesteśmy tylko kolegami z pracy. Czas płynął, nasza więź stawała się bardziej intensywna. Pojawiły się myśli, że powinniśmy jakoś uregulować nasze życie. Pani Halinie jednak nie było łatwo. Przecież miała całkiem szczęśliwe małżeństwo i bardzo szanowała swojego męża. Nie chciała go w żaden sposób oszukiwać ani ranić. Stanisław był dobry, opiekuńczy i inteligentny, a jednak poświęciłam małżeństwo, by być z Lucjanem. Zostawiliśmy dotychczasowe domy. Każde z nas wyszło z jednym kubkiem. Ja miałam prawie 30 lat, a Lucjan był 9 lat starszy. W pewnym momencie pani Halina mówiła, że miała przed oczami tylko to, by być Lucjanem. Oczywiście wiedziała, że będą z tego duże koszty, że będzie cierpieć rodzina, przyjaciele, znajomi, ale wtedy nie liczyło się nic więcej. Choć po latach wspominała również, że miała wtedy w sobie bardzo duże wyrzuty sumienia w stosunku do pierwszego męża,
ale troszkę starała się to odsunąć na boczny tor. Musiałam wreszcie wykrztusić, że odchodzę. Stasiowi z pewnością było przykro, ale nadzwyczaj pięknie to zniósł. Cała składam się z wyrzutów sumienia. Po rozwodzie długo żyłam z poczuciem winy, że nie potrafiłam prosić Stasia o wybaczenie. Pani Halina i pan Lucjan zamieszkali ze sobą w 1967 roku, a ślub wzięli rok później. Świadkami na ich ślubie byli spikerka Edyta Wojczak i piosenkarz Jerzy Połomski. I ponoć było to niesamowite przyjęcie, a wesele wspominano bardzo długo. Pani Halina w tym okresie zaczęła również swoją karierę solową i to z dużym powodzeniem. Podróżowała po świecie z recitalami, a z biegiem lat mogliśmy poznać jej wspaniałe przeboje. Nie kryła jednak, że mąż bardzo wpłynął na jej karierę. Do momentu spotkania Lucjana śpiewałam sobie lekkie pioseneczki, co było w zgodzie z moim radosnym usposobieniem. Dopiero mąż zaczął kształtować mój smak, poznał mnie z ciekawymi ludźmi, z Agnieszką Osiecką, Wojtkiem Młynarskim i innymi. Dzięki niemu weszłam w doborowe środowisko. Artystka koncertowała także w Izraelu, USA, Kanadzie, Australii. Stawała także na scenie paryskiej Olimpii podczas galowych koncertów dla Polonii. Pani Halina śpiewała wiele utworów, które weszły na stałe do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. To były piękne dni, niech no tylko zakwitną jabłonie, od nocy do nocy, gwiazda miłości, lato, lato czeka. Ten ostatni z filmu Szatan z siódmej klasy był jednym z jej ulubionych. Nie przepadała za to za bardzo popularną swoją piosenką Orkiestry Dente. Szkoda, że właśnie ten utwór tak wrył się w pamięć słuchaczy. Przez długie lata mojej kariery śpiewałam naprawdę wiele cudownych piosenek, bardzo wartościowych, pięknych i głębokich, ale okazuje się, że zostałam w pamięci jako wykonawczyni Orkiestr Dentych. A pani Halina sama wśród swoich największych osiągnięć wymienia płytę W innym sadzie, w innym lesie, nagraną w 1973 roku, a także album Co się stało? Inny ceniony przez nią krążek to 12 godzin z życia kobiety z 1978 roku z tekstami Wojciecha Młynarskiego. Nieraz zastanawiałam się, jak mężczyzna może napisać tak głębokie i mądre teksty, typowe dla psychiki kobiety, mówiła o Młynarskim. Ale z mężem mijała się na scenie, bo ten bardzo często zapowiadał jej występy, ale sam robił to z dużą skromnością, no bo cóż, nie wypadało mu zapowiedzieć żony źle, a nie wypadało mu też za bardzo jej słodzić. Często pojawiałam się w programie muzyki lekka, łatwa i przyjemna, który prowadził Lucjan. Wtedy niewiele osób wiedziało, że jesteśmy razem. Któregoś wieczoru powiedział, a dzisiaj Halina Kunicka nie wystąpi przed państwem, bo właśnie urodziła mi syna. No i to był taki, wiecie, skandal. Dzisiaj to by wszędzie pisali. Jak to, czyli Lucjan Kydryński z Haliną Kunicką i to jeszcze są po ślubie i rodzi syna. Ojej, ojej, nikt nie wiedział. Także te słowa wywołały niemałą aferę, ale później była kolejna afera. Otóż nie wiadomo dlaczego wyszła jakaś taka plotka, że syn pani Haliny i pana Lucjana jest niepełnosprawny albo, no nie wiem, o co tutaj chodziło. Generalnie sugerowano, co jest ogólnie bardzo krzywdzące i myślę, że niefajne, że pani Halina nie chce go pokazać, ponieważ się go wstydzi albo coś w tym stylu. Myślę, że to była straszna bezmyślność, bo gdyby faktycznie mieli niepełnosprawne dziecko, to jak musieliby się w tej sytuacji czuć? I po pierwsze, dlaczego niepełnosprawne dziecko miałoby być dla kogokolwiek powodem do wstydu? No ale wiecie, jacy są ludzie. Wyszła taka pierwsza niedorzeczność, a pani Halina, chcąc tym plotkom się jakoś przeciwstawić, miała sesję rodzinną, sesję, z której zdjęcie teraz widzicie. No i okazało się, że wywołała tym też niemały skandal, bo jak sama później mówiła, była prekursorką, bo nikt jeszcze wtedy takich zdjęć nie robił. Natomiast pan Lucjan, mimo że skromnie zapowiadał żonę, to jednak w prywatnych rozmowach bardzo często był jej bohaterem i rycerzem. I mówię to bez przesady, ponieważ naprawdę zawsze jej bronił, kiedy ktokolwiek źle się o niej wypowiedział, nawet wtedy, kiedy pani Halina już sama dawno zapomniała, co ktoś mówił. Było więc jasne, że dla męża była najlepszą wokalistką, najwspanialszą artystką, wręcz boginią. I jak sama pani Halina wspominała, jej związek z panem Lucjanem był naprawdę prawie że idealny, a to głównie dlatego, że byli bardzo dobrymi przyjaciółmi. Nam było ze sobą łatwo, to banalne stwierdzenie, ale jakże ważne jest, żeby nam było zawsze po drodze. Oczywiście zdarzało się, że myśleliśmy inaczej, ale nie było to nigdy powodem do scysji czy długotrwałych napięć. Rozstać się? Nigdy. Nawet przez sekundę nie miałam tego w myślach. I Lucjan, z tego co wiem i co wyczuwałam, też nie. Oczywiście były po drodze jakieś utarczki. On był nieprawdopodobnym pedantem.
A pani Halina wspominała, że koleżanki nie potrafiły pojąć tego, jak to jest możliwe, że jest tak dobrze, ale że z roku na rok coraz lepiej i że ta miłość wzrasta, zamiast ulatywać jak w większości związków, tak było i nawet opinia kobieciarza pana Lucjana nie przekreślała tego związku. Pani Halina mówiła z przekąsem, że bywał kłótliwy, że przy odrobinie złej woli można by go nazwać cholerykiem. Ba, w domu latały garnki i niecenzuralne słowa, ale jednocześnie przy byle okazji zmieniał się w rycerza na białym koniu. I to właśnie z tego uczucia powstał wielki hit To były piękne dni. Pani Halina bowiem na szybko potrzebowała tekstu, no i pan Lucjan, jak jego żona potrzebowała, to usiadł i napisał. I to w pociągu z Krakowa do Warszawy, pod pseudonimem. Para doczekała się wspólnie syna, jak już wam powiedziałam, Marcina. Ale pani Halina po latach żałowała, że mieli tylko jedno dziecko. Jedyne, czego w życiu żałuję, to fakt, że nie miałam więcej dzieci. No ale już na to nic nie poradzę. Poza tym miałam i mam wspaniałe życie. Myślę, że jestem szczęściarą, mówiła Halina Kunicka. Choć wspominała, że rodzicielstwo było dla nich trudne, jak dla wszystkich, którzy prowadzą artystyczne życie, których praca wiąże się z częstymi wyjazdami i nieobecnością w domu. Zawsze wiąże się to też z rozdartym sercem, bo serce kocha i artyzm i myślę, że nie można tego porzucić. W tę artystyczną stronę zawsze artystę ciągnie i kiedy to porzuci, jednak bardzo cierpi, no ale także bardzo kocha się dziecko i chce się z nim być jak najczęściej, żeby to dzieciństwo, które teoretycznie trwa kilkanaście lat, tak naprawdę nie trwało tylko 5 sekund. Pani Halina wspominała, że pan Lucjan był bardzo dobrym ojcem. Lucjan odkrył w sobie ogromne pokłady jeszcze jednego rodzaju miłości. Był bardzo czułym ojcem. Pomagał, gdy Marcin był niemowlęciem. Karmił, przewijał. Załatwił wanienkę, nietłukące się butelki. To były rzeczy wtedy niedostępne. Z zagranicy przywoził ubranka. Kiedy pojawił się Marcin, nasze wyjazdy były wielkim problemem. To dotyczy wszystkich matek, których zawód zmusza je do ciągłych wyjazdów. Było ciężko. Niejednokrotnie odmawiałam występów, ale żeby istnieć, musiałam wyjeżdżać. Potem człowiekowi szkoda tych lat, kiedy go nie było w domu. To cena, którą trzeba zapłacić. Pani Halina była cały czas aktywna zawodowo aż do lat 90., kiedy zawiesiła swoją karierę po to, aby móc zajmować się mężem, który wtedy podupadł na zdrowiu. W 2004 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy artystycznej, a w 2005 roku odebrała brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis. I w tamtym okresie syn pary, Marcin Kidryński, chyba odkrył tajemnicę ich wielkiej miłości. Uwielbiali ze sobą rozmawiać, gdy zaś wychodzili na spacery, nigdy nie zapominali o tym, by się objąć czy złapać za rękę. Robiliby to dłużej, gdyby nie miażdżyca, która 9 września 2006 roku położyła kres życiu Lucjana Kydryńskiego. Mój Boże, nie jestem pierwszą osobą, która uczestniczy w chorobie najbliższej osoby, w jej odejściu. To też trzeba przeżyć. Pogodzić się, chociaż może to nie najlepsze słowo, przyjąć do wiadomości, że świat będzie inny, że muszę odnaleźć się w tym świecie. W grudniu 2006 roku, 3 miesiące po śmierci męża, wróciła jednak na scenę. Po kilkuletniej przerwie dając koncert kolęd. Od tamtej pory wznowiła recitale w całej Polsce. W 2017 roku przyznano jej srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. A w 2018 roku reedycję miał jej album 12 godzin z życia kobiety. W 2019 roku natomiast gościła w programie Twoja twarz brzmi znajomo, ponieważ często wcielano się w nią w tym programie. W 2015 roku otrzymała także Złoty Mikrofon Polskiego Radia. I tak jak wam powiedziałam we wstępie, nie lubi, kiedy nazywa się ją wielką gwiazdą, a trochę szkoda. Jestem osobą, która śpiewa i robi to, co kocha najbardziej. Pojęcie gwiazda to pojęcie z regionu w astronomii. Nigdy o sobie nie myślałam w ten sposób i niech tak zostanie. Pani Halina, mimo że już niestety jej męża jakiś czas nie ma na świecie, przyznaje, że jest w jej życiu bardzo obecny i cały czas go wspomina. Pojawia się w moim sercu, myślach i wspomnieniach. Mam uczucie, że kieruję moją ścieżką, którą teraz wędruję sama. Proszę go, poradź mi, co mam robić. Pytam go o wszystko, bo tak było zawsze. Korzystałam z jego rad, było to dla mnie ważne, co uważa. Był dla mnie autorytetem. Może potrzebuję bliskości, której nie mam? Przez te wszystkie lata, przez prawie 40 lat byliśmy stale razem.
Ostatni rok był dla niej również bardzo trudny ze względu na izolację, która niestety przyszła wraz z pandemią. Opowiedziała o niej tygodnikowi Dobry Tydzień. W sytuacji kwarantanny, zagrożenia, samotność jest dotkliwym bólem. Doskwiera mi świadomość, że nie mam na co dzień w domu nikogo bliskiego, z kim można porozmawiać, podzielić się swoim przerażeniem, lękiem, niepewnością. To jest niezwykle trudne, wyznała. Syn opiekował się matką, ale oczywiście, aby jej nie narażać, nie spędzali ze sobą dużo czasu, a z wnukami kontaktowała się przez komunikatory internetowe. Powróciła jednak również do kontaktu ze starymi znajomymi i powiedziała, że mimo odległości dzielących ich, paradoksalnie z niektórymi jest bliżej niż kiedykolwiek. Wiele jednak artystek przekonuje, że upływ czasu ich nie przeraża. Pani Halina z rozbrajającą szczerością mówi, że ona czasu nie lubi. Nie cierpię tego drania. Mówiła w książce Świat nie jest taki zły. Udaje, że go nie dostrzegam, wiem jednak, że jest. Czasami widzę jakiegoś starca w telewizji, a potem się dowiaduję, że jest młodszy ode mnie. Niestety myślę, że tak jest i czasem, nawet jeżeli próbujemy zaczarować ten czas i cały czas sobie wmawiać, że on nie płynie i że młodość tkwi w nas, to jednak jedyne, czego nie kupimy, czego nie zatrzymamy ani nie cofniemy, jest czas, ale to, co właśnie powiedziałam, niech was jednak nie odciąga od tego, co często mówię w odcinkach, czyli że nigdy jednak nie jest za późno. Zawsze można spróbować jeszcze coś zmienić albo wrócić do tego, co kochamy najbardziej, więc jeżeli tam coś się w was tli, jakaś pasja, to pamiętajcie, że pani Halina wróciła po latach do tego, co kochała bardzo, czyli do występów scenicznych i bardzo się cieszę, że przez długie lata mogła gościć na scenach i cieszyć nasze ucho oraz oko. Serdecznie panią Halinę pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że czas izolacji już na stałe minął. I że w najbliższym czasie już nic takiego nas nie dopadnie. Wam też tego życzę i sobie. No i życzę Wam oczywiście miłego dnia, miłego spędzania czasu. Pamiętajcie, że jeżeli Wam będzie za mało gwiazd, to zapraszam na stronę przyjaciół kanału Pauli Rodak na Facebooku. Tam dużo artykułów o gwiazdach. Wspólnie wspominamy, wspólnie dowiadujemy się nowych rzeczy o gwiazdach. Także jeżeli tylko macie ochotę i czas, to zapraszam. A ja pędzę przygotowywać dla Was kolejny odcinek i oczywiście nigdy nie obrażę się za komentarze na temat dzisiejszego odcinka, ale także propozycji kolejnych tematów i osób, o których chcielibyście tutaj posłuchać. Także do zobaczenia, moi drodzy, wszystkiego dobrego i widzimy się już niedługo, jak zawsze. Trzymajcie się, pa!